Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj będą ciuchy z wyprzedaży po 3 zł, naprawdę perełki oraz super markowe akcesoria i jeden ekstra płaszcz. Wszystko oczywiście z lumpeksów, tym razem tylko i wyłącznie właśnie z lumpeksów stacjonarnych, także zapraszam Was serdecznie. No i kochani, zanim zaczniemy, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj miałam przygodę, przez którą się nawet spóźniłam na lekcje, które prowadzę przez internet. Mianowicie miałam wypadek drogowy i po prostu, szczerze mówiąc, byłam troszkę zbyt zamyślona. Mimo że jechałam po swojej znanej drodze, za późno zobaczyłam pana, który jechał na zakręcie troszkę szerzej i próbowałam zrobić unik, no i wylądowałam w rowie, na szczęście nie na dachu, wjechałam do tego rowu, próbowałam ratować sytuację, ale niestety, wjechałam do tego rowu, no i troszkę stresu się z tym wiąże, więc wybaczcie, jeżeli dzisiaj trochę będę nieposkładana i taka roztrzepana. Na szczęście nic się nie stało, oczywiście byłam przypięta pasami. Że uważajcie, na drogach jest coraz bardziej ślisko, trawa jest mokra i wjechawszy właśnie na pobocze, można wpaść w poślizg, można sobie coś zrobić, więc proszę uważajcie na siebie. Ja postanowiłam już teraz odtąd być naprawdę bardzo, bardzo uważna, chociaż ja zwykle i tak jeżdżę dosyć przepisowo i raczej nie szarżuję, ale no dziękuję Bogu, że naprawdę wszystko się skończyło pomyślnie i nawet powiem Wam, że dojechałam autem do domu po wyciągnięciu oczywiście przez lawetę na drogę z powrotem. Także naprawdę kamień serca, że nic takiego się nie stało i jestem tutaj z Wami. Mimo tych nerwów dzisiejszych postanowiłam nagrać ten program, bo jednak wiecie co, najgorzej się skupiać na czymś negatywnym i cały czas trwać w tym w swoim umyśle. Stwierdziłam, że nie, odrywam się od tego, to już jest za mną, poprawię się, w sensie będę bardziej jeszcze uważna na drodze, a tymczasem po prostu życie toczy się dalej. Trzeba po prostu być wdzięcznym za to, co jest. Także kochani, carpe diem. No i właśnie, a w dodatku jeszcze kochani, to jest trudno uwierzyć, że w jednym dniu to się zdarzyło, ale dostałam też mandat. No i tak kochani, jak będziecie w Wieliczce na ulicy Sienkiewicza, to pamiętajcie, że nie wolno na tej ulicy parkować. Straciłam czujność, chociaż naprawdę ja raczej bardzo uważam na takie rzeczy, ale no nie zauważyłam. Znak był przy zakręcie, no i na tej ulicy, powiem Wam, wszyscy w Wieliczce parkują bez biletów. Zawsze po prostu zakładałam, że to jest normalne, ponieważ wszyscy tam stoją. No i nie można tak zakładać. Patrzmy na znaki, uważajmy i nie dodawajmy sobie kolejnych zmartwień w tym trudnym czasie. Także no, to tyle ode mnie. Powiem Wam, że dzisiejsze zakupy moje w Wieliczce były po prostu przez to bardzo drogie. I tak moim zdaniem udało mi się wykpić trochę z tej sytuacji, więc bardzo Was proszę, też uważajcie na siebie i uważajcie, gdzie parkujecie. Koniec, idziemy dalej. Idziemy teraz już do zakupów. Odcinamy się od tego tematu. No i moi drodzy, byłam na fajnej wyprzedaży. W takiej wyprzedaży, gdzie już kiedyś Wam mówiłam, właśnie w Wieliczce, jest od 1 do 3 zł wszystko. No i kupiłam rzeczy po 3 zł. W innym lumpeksie za to kupiłam super akcesoria. Bardzo tanie, też właśnie po 3 zł, po 5 zł. I to markowe akcesoria. No i jeszcze w innym lumpeksie udało mi się kupić bardzo tanio przepiękny wełniany płaszcz Zary. Zaczynam. Moi drodzy, zacznę od tych akcesoriów. Kupiłam naprawdę świetne rajstopy, skarpetki nowe, zapakowane, bo takie rzeczy raczej kupuję nowe i naprawdę zdarza się sporo całkiem takich rzeczy w lumpeksach i opłaca się je kupić, ponieważ często są super jakości i za połowę ceny sklepowego tego towaru, czyli na przykład rajstopy, które normalnie kupilibyście za 10 do 30 zł powiedzmy, grubsze, w takim lumpeksie możecie dorwać za kilka złotych i to naprawdę super jakości. Teraz Wam pokażę te rzeczy. No i tak, zacznę od takich rzeczy najbardziej zimowych. Skarpetki, kochani, super skarpetki, widzicie? Z wełna, z angorą, tutaj jest też wiskoza i trochę nylonu, ale naprawdę świetne, takie cieplusieńkie skarpetki, one będą idealne na przykład po kąpieli, do szlafroczka, albo właśnie jak idziemy w jakichś takich butach cieplejszych, zimowych na wycieczkę, bo to jest z wełną, więc będzie się super sprawdzało właśnie w zimie, będzie cieplusieńkie. No i kochani, te skarpetki kosztowały 3 zł, zobaczcie, nowiutkie z metką, to są w ogóle nieużywane rzeczy. No i na pewno za takie skarpety to jest minimum 20 zł w sklepie, bo to nie jest jakiś sztuczny, taki zwykły bawełniany produkt.
kolejne skarpetki, tym razem dla mojego chłopaka. I też to były rzeczy po 3 zł. Zobaczcie, tutaj są jedne takie świetne bawełniane skarpety, ale bardzo fajne wzorki, spodobały mi się, no i jak za 3 zł za nowiutkie skarpetki, fajne wzory, fajny, naturalny materiał, no to stwierdziłam, że oczywiście to kupuję. Pokazuję Wam to też po to, żebyście zobaczyli, ile nówek można kupić w Lumpeksie, oszczędzając dużo kasy. No i to są rzeczy z drugiej ręki, z drugiego obiegu, więc jesteśmy też bardziej ekologiczni. Kolejne, dwie pary takie zapakowane w taki właśnie dwupak. No i też fajne wzorki, zobaczcie, mi się naprawdę te wzorki podobają. Takie oldschoolowe są trochę, przyznajcie, ale fajne kolory, właśnie z granatem, z niebieskim. No i takie skarpetki, powiem Wam, że zawsze się przydadzą, tym bardziej za niską cenę. Nie są to jakieś najtańsze takie z targowiska skarpetki, które po dwóch praniach będą wyglądać jak totalna szmata. Tylko całkiem fajna jakość, niemieckie skarpetki. Także super. No i teraz perełki. Jak chodzi o akcesoria, no to kochani, kupiłam przepiękne rajstopy od Cerruti, więc wow. W ogóle na pewno bym sobie nie pozwoliła na nowe w sklepie, bo powiem Wam, że no takich akcesoriów drogich nie kupuję w sklepie. To są już takie naprawdę markowe rzeczy, no i to jest kilkadziesiąt złotych takie jedne rajstopy. Czasem nawet drożej, zależnie od marki, ale no tej marki na pewno kilkadziesiąt złotych. I te rajstopy widzieliście w stylówkach Chanel, bo to są takie przezroczyste, w leciuteńką krateczkę, bardzo dobrej jakości, czarne rajstopy. Bardzo fajnie się sprawdzają, są idealne na mnie. No i właśnie były nowiutkie zapakowane, jak widzicie, kiedy je kupiłam, to jeszcze były z taką tekturą zawinięte i zapieczętowane, a teraz już są otwarte, bo raz miałam je w stylówkach. Ale tadam, nowiutkie, oczywiście 3 złote, także naprawdę bardzo, bardzo tanio. No i tu są następne Cerruti. I to są już 40 czy 50 nawet, jak chodzi o grubość, chyba tak, wydaje mi się, że 40. I to są takie satynowe rajstopy w rudym kolorze, jeden z moich takich hitowych kolorów w tym sezonie, nie wiem czy zauważyliście, ale mam właśnie spodenki sztruksowe w tym kolorze i takie buty z frędzlami, botki z frędzlami, które pokazywałam, no i to jest identyczny kolor, więc po prostu przepięknie to będzie wyglądało jako taki one color, taki total look na nogach. Będzie się to praktycznie zlewać z butami, co przedłuża nogi, więc już niedługo na pewno te rajstopy na mnie też gdzieś zobaczycie. 3 złote. Kolejne rajstopy, tym razem za 5, zobaczcie. Ale to są kabaretki cieliste, zupełnie cieliste, tak jak kolor nóg. I takie drobne kabaretki. Ja takich czarnych kabaretek to nie noszę, no chyba że do kabaretu, no bo też pracuję w kabarecie, jeśli jeszcze nie wiecie o tym. Śpiewam w kabarecie Love Camelot. I te rajstopy są super uniwersalne. To jest fajny myk, polecam Wam w lecie. Zamiast cielistych rajstop, takich gładkich, takie cieliste kabaretki są dużo fajniejsze, dużo rzadziej się drą. Super wyglądają i są jeszcze cieńsze, jeszcze bardziej przewiewne niż po prostu takie najcieńsze rajstopy, bo one nie opinają nam nogi, nie tworzą takiej powierzchni, tylko właśnie mają takie dziureczki. I powiem Wam, że w tym wydaniu cielistym one wyglądają bardzo, ale to bardzo subtelnie, wcale nie są jakieś drapieżne i nie wyglądają wyjściowo ani wieczorowo, tylko właśnie cieliste takie rajstopy wyglądają bardzo fajnie na dzień. I ta faktura też powoduje, że to całkiem ciekawie wygląda na noc. Oczywiście to się też nie nadaje do wszystkiego, oczywiście, ale naprawdę to jest bardzo fajny myk i dużo pieniędzy oszczędzam nosząc właśnie takie cieliste rajstopy, a nie zwyczajne. 5 zł, w sklepie najtańsze widziałam po 16, więc też całkiem spoko zakup. No i jeszcze Cerruti, tym razem podkolanówki i pokażę Wam te podkolanówki, oczywiście te kosztowały nawet 2 złote, nie tyle co rajstopy, tylko taniej. Są świetne naprawdę, bo mają takie warkoczowe wzory w beżu, zobaczcie. Bardzo fajne, nowiusieńkie, oczywiście zapakowane i tak dalej. Skarpetki, podkolanówki, ja lubię podkolanówki, czasem naprawdę wyglądają bardzo stylowo takie podkolanówki, na przykład do spodenek, czy do mini, czy do jakiejś krótszej spódnicy, dobra, teraz tego nie będę pakować, później sobie to spakuję. Jestem bardzo zadowolona z tych akcesoriów, bo to są praktyczne na co dzień rzeczy, a naprawdę oszczędza to dużo, dużo pieniędzy, jeśli kupuję je w Lumpeksie jeszcze w dodatku nowe. Także super. I teraz pokażę Wam paski. Ostatnio kupiłam za dosłownie 2 złote ten pasek. Jest skórzany, zobaczcie. To jest skórka, wszystko.
bardzo fajny pasek, troszkę taki vintage'owy, bardzo szeroki, czerwony. Trochę mi przypomina pas świętego Mikołaja, ale naprawdę jest spoko ten paseczek. Ma bardzo fajnie dla mnie dziurki, bo ma wąsko, można sobie, zobaczcie, nawet na taki cienki pas jak ja mam, jeszcze bardziej mogę się ścisnąć. Teraz to już jest na ścisk. No i naprawdę robi super talię taki pas do jakiejś takiej bardziej hardkorowej sukienki, która nadaje się do ściskania, albo do długiej kamizelki, swetra, też będzie super to wyglądało. No i 2 złote, naprawdę skórzany pas, super. Pewnie go zobaczycie w jakichś stylówkach świątecznych, no bo taki kolor idealnie pasuje. Podobnie tyczy się to tego paska. No i to jest hit, kochani, to jest hit. Za ten pasek dałam 5 zł. To też była wyprzedaż, wszystko po 5 zł w jakimś tam lumpeksie. I zobaczcie, jak pięknie zrobiony skórzany pas. Naprawdę. On ma takie, to jest chyba taki vintage, tak wygląda przynajmniej. Tu jest nawet jakaś taka niby metka sklepowa, ale naprawdę po wykończeniu tego paska to wygląda jak taki vintage z lat może 80. Skórka przepiękna. Nie wiem, jakiej to jest marki pasek, bo nigdzie nie ma nadrukowane, ale wygląda jak takiej naprawdę prestiżowej firmy. Tutaj jednej takiej jety brakuje, ale to nic nie przeszkadza. Ma śliczne, naprawdę śliczne ozdoby. No i to będzie coś świątecznego na pewno. Ja teraz pokażę Wam tylko tak o sobie nałożone. Ale na pewno to będzie coś, co będę właśnie albo do świątecznych holi, albo po prostu na Wigilię, czy na do jakiegoś stroju takiego na jakieś przyjęcie, spotkanie wigilijne, może nie w tym roku, bo podobno nas zamkną na Wigilię, ale o, tutaj pokazuję Wam tylko tak poglądowo, że też obwód jest super dobry na mnie. No i pasek ma przepiękne ozdoby, naprawdę jestem nim zachwycona. To jest jedna z tych rzeczy, z których się tak najbardziej cieszę, bo to jest coś tak unikatowego, tak wyjątkowego, tak niespotykanego, że no takie rzeczy to naprawdę raz na jakiś czas się kupuje, takie wyjątkowe. Kochani, idziemy dalej. No i teraz pokażę Wam to, co mam na sobie. Oczywiście spodnie nie, bo spodnie już dawno mam i nawet w zeszłym sezonie, czyli w poprzedniej zimy, jakoś w lutym pokazywałam stylówkę z tymi spodniami. No a teraz golfik. Tadam! Golfik, ten golfik akurat kosztował 13 zł, ale to jest czysty kaszmir. Tadam, 100% kaszmiru i jest naprawdę fajny. Jest taki troszkę luźniejszy, leciutko oversize, także można go i tak jakoś na luzie i do właśnie takich spodni do środka. Całkiem do środka też by wszedł, bo próbowałam. Ale pokazuję Wam na razie taką bardzo na luzie stylówkę do tych wełnianych spodni. To jest bardzo zimowy, cieplutki strój. I naprawdę taki uniwersalny golf można nosić do wszystkiego, dosłownie, no do jeansów, do takich spodni, do spódnicy, do środka, na wierzch, na wszelkie sposoby można mieć 100 pomysłów na stylizację takiego golfa, chociaż ja nie lubię zazwyczaj golfów, bo trochę mnie drapia, mam delikatną skórę suchą, ale ten jest kaszmirowy, więc on jest tak przyjemny, że nawet wręcz powiedziałabym, że to jest taka delikatna pieszczota, ten golf na szyi, ale jest naprawdę super. Ja sobie tak podwijam rękawki, żeby jednak to wyglądało tak trochę zgrabniej, bardziej nowocześnie, nie przytłacza wówczas ta czerń tak. Ciekawa jestem, co myślicie o tym zakupie. No ja naprawdę jestem zadowolona, bo cena też dobra. Jak na kaszmir to naprawdę jest spoko cena. No i kolejna rzecz, to jest ten pasek, zobaczcie. Paseczek dostałam za darmo. W lumpeksie. Kupiłam tam ze 3 rzeczy, no i pani powiedziała, a dobra, no co będę pani te 2 złote już doliczać, no to dostałam go za darmo, super. Skórzany pasek, zobaczcie. I co jest fajnego w tym pasku? Jest taki trochę rockowy właśnie, ja lubię czasem takie rzeczy nosić. I owija się go wokół siebie kilka razy. Ja teraz mam owinięte 2 razy i tu jeszcze mi zwisa. Gdybym miała 57 w pasie, to pewnie bym się 3 razy nim owinęła. No ale bez przesady i nie będę się torturować. Za to owinęłam go 2 razy i brakło mi... Tutaj są dziurki, brakło mi trochę. To znaczy po prostu jest za luźny, ale to jest taki rodzaj paska, że można sobie go zawiązać po prostu. Więc dopóki nie zrobię tej dziurki ekstra, to mam tutaj go tak zamotanego troszkę właśnie na tych spodniach. I uważam, że zobaczcie na stylówce, że całkiem fajnie to się prezentuje. No i bardzo, bardzo dobrej jakości pasek za darmo. Oczywiście trzeba coś wtedy kupić, no ale w sumie obniżyło to cenę jakby średnią moich zakupów, jeśli by go nawet doliczać do tej ceny. Także naprawdę fajna rzecz.
No i piszcie, co sądzicie o tej stylówce. Te spodnie troszkę tak, ja bym powiedziała, że troszkę pogrubiają, ale no pogrubiają może w dobrym kobiecym miejscu, no nie wiem. Piszcie, co myślicie. One są takie cieplusieńkie z wełny i bardzo lubię je nosić w zimie, bo naprawdę jest w nich super. Nie muszę rajstop pod spód mieć, bo one są właśnie wełniane i takie milutkie. I mają podszewkę też. No w każdym razie uważam, że super zakup też. No i teraz pokażę Wam rzeczy za 3 złote, kochani. I będę pokazywać też przebitki ze stylóweczkami, takimi zrobionymi na szybko. To nie są takie 100% przemyślane jeszcze stylówki, ale coś poglądowo, żebyście zobaczyli, jak to wszystko może wyglądać. No i znowu kaszmir, 3 złote, da-dam. Nic nie zniszczone, tu nie ma, naprawdę, on jest, zobaczcie, może nie wiem, czy z bliska to się uda zobaczyć, ale on jest w idealnym stanie, nie jest ani złechmacony, ani skulkowany, ani nie ma tam nic naciągnięte, żadnych dziurek. No tak jakby nowy sweter za 3 złote, naprawdę, 100% kaszmir. To jest męski sweter, zresztą zobaczcie, tutaj pokażę Wam teraz stylóweczkę. No i do tych samych spodni, to jest bardzo oversize'owe na mnie, bo ja myślę, że to jest taka M-ka męska, no ale co w tym złego. Do leggingsów na wierzch idealny taki sweter, jakiś fajny naszyjnik do tego na przykład, czy nawet z paskiem, jakby ktoś nie lubił takich luźnych, ale ja do leggingsów lubię taki styl, takie właśnie luźno spuszczone sweterki. No i nawet do tych spodni, jak widzicie, częściowo wsadzone, do środka wygląda super. Można sobie wsadzić z boku, można sobie wsadzić z przodu ten sweter i też będzie się całkiem fajnie to prezentowało. Ja już Wam tutaj nie pokazuję do leggingsów, bo może jeszcze taką stylówkę pokażę na lata 80. w programie. Także tadam, 3 złote, kaszmir. Tu jest firma Batistin, jakiś włoski sweter. A nawet L-ka to jest męska, zobaczcie, no, ale nie szkodzi, co to, jako oversize jak najbardziej. I tu jest napisane Cashmere Luxury i to jest tam w środku też metka 100% kaszmir. No i kochani, kolejne rzeczy za 3 złote. Tutaj mam bluzę, ona jest taka trochę jakby vintage'owa nawet. Ma świetne zaczaski mosiężne, zobaczcie. I ona jest jakby z takiej dzianiny z jeansem, z denimem. Naprawdę ma świetny kulis, zobaczcie na te rękawy, one są jakby takie poszerzane, one są tu obniżone w tym najmodniejszym stylu teraz, w tym najmodniejszych trendach, bo właśnie takie szerokie rękawy z obniżonym poniżej ramienia tym szwem są teraz bardzo modne. No i super, taka luźna bluza do jeansów na lato, bo ja powiem Wam, że ja czegoś takiego w zimie nie będę nosić, bo na pewno nie, bo to w ogóle nie jest w moim zimowym stylu. Ja lubię wełnę w zimie i takie rzeczy, które sprawiają, że mam ochotę się po prostu zatulić i tak czuć się bardzo przytulnie. Natomiast właśnie to jest coś takiego, co ja będę w lecie jako bluzę albo kurtkę nosić. Do jeansów, do spodenek jeansowych, do jakiejś mini sukienki też jak najbardziej w stylu lat 80. i takie też, to jest też dosyć nowoczesne, zobaczcie na stylówce. Rozpięte, zapięte, uważam, że świetna rzecz, naprawdę, nie spodziewałam się za 3 złote kupić takiego fajnego ciucha, bo naprawdę to już były takie resztki, więc zdziwiłam się, że nikt nie wziął tej bluzy, bo naprawdę ona jest świetna według mnie. Ale czasem tak czegoś ludzie nie docenią, no i na moje szczęście, prawda? Kochani, ostatnia z tych rzeczy za 3 złote, to jest taki sweterek. On jest w takim stylu marynarskim trochę, ale to jest nowiutki sweterek. On w ogóle był zupełnie nowy. Całkiem fajny, bo to jest wiskoza z bawełną. Naprawdę super, super stan, idealny, w ogóle nie używany. Krótki taki krop topikowaty do pasa. No i zobaczcie tu z takimi moimi granatowymi spodniami, też w takim marynistycznym stylu. Też ze złotymi guziczkami, bo tu są takie, o, takie bardzo fajne guziczki złote z herbami. No i właśnie do takiego typu spodni, czy do krótkich spodenek też takich marszczonych w pasie na lato, bardzo fajna rzecz. Albo do sukienki w takim marynarskim stylu, w paseczki na przykład biało-niebieskie. Takie rzeczy w lecie zawsze są fajne. No i uważam, że taki sweterek też się sprawdzi. Oczywiście to jest też rzecz na wiosnę, na lato i na pewno zobaczycie ją w stylówkach wiosennych. Bo ja sobie takie rzeczy odkładam właśnie do stylóweczek na wiosnę. No i tak, kochani, to były rzeczy za 3 złote, to były rzeczy z mega wyprzedaży,
A teraz jedna rzecz, którą kupiłam oddzielnie w lumpeksie, innym całkiem, zresztą w Dobczycach, bo tam się przejechałam, mam tam taki sklep warzywny, który bardzo lubię, a to nie jest daleko i kiedy nabijam sobie butlę gazem w tamtejszej stacji, to po prostu robię tam też zakupy spożywcze i czasem gdzieś tam wstąpię do lumpeksu. No i kochani, no przepiękny, przepiękny płaszcz. Naprawdę zapłaciłam za niego stosunkowo do wartości tego płaszcza grosze. To było 25 zł, więc to jest naprawdę jak nic. Zobaczcie, to jest 100% wełna, Zara. I to w dodatku jest jeden z takich najmodniejszych trendów teraz. Super kolor, taki khaki jasny, beżowo-khaki właściwie. I pokażę Wam się w tym płaszczu. Naprawdę on jest super, on jest taki oversize'owy, szlafrokowy jakby i ma też obniżone rękawy. O, zobaczcie, jak go tak włożę, to wygląda jak taki pledzik trochę, ale jest naprawdę piękny. Ja nie wiem, dlaczego ludzie takie rzeczy oddają, no chyba, że komuś się przestał podobać, znudził po prostu. Mi też się to zdarza. No i zobaczcie, pasek ma wielkie kieszenie, no i w ogóle wow. Uważam, że no to jest hit po prostu za tą cenę. No nie wiem, ile taki sweter, Boże, nie wiem, ile taki płaszcz w Zarze kosztuje nowy, ale to jest na pewno kilka stówek, bo to nie jest jakiś sztuczny płaszcz, tylko to jest 100% wełna, naprawdę. To jest, sprawdziłam metkę, 100% wełna i no jest na zimę, bo to co prawda nie ma grubej podszewki ocieplanej, ale on jest po prostu... On jest po prostu z takiej dosyć grubej, przyjemnej wełny. Zobaczcie sobie z bliska. Uważam, że coś przepięknego. Oczywiście ja sobie go teraz nie ułożyłam tak, jak ma być. Nawet się nie widzę. No ale tak czy inaczej. No chyba widać, że to jest naprawdę wypas. No i kochani, to jest ta ostatnia rzecz z dzisiejszego hola. Mam nadzieję, że rzeczy Wam się podobały. I stwierdziłam, że chyba zacznę jednak wystawiać na Vinted te moje niektóre rzeczy, bo jest ich trochę za dużo. No i te, które tak nie byłam do końca pewna, były tak powiedzmy na 80%, albo których rzadko używałam, pewnie zacznę wystawiać znowu, bo trochę zaczyna mnie przytłaczać ilość tych rzeczy. No ale powiem Wam, że czasem uratować warto takie perełki, które są prawie za bezcen, a naprawdę są to piękne, piękne rzeczy, no i po prostu, jeżeli je wystawię, no to ktoś na tym skorzysta, ktoś będzie używał to. W każdym razie, kochani, bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe oglądanie, proszę Was o komentarze, o subskrypcję mojego kanału, jeśli Wam się podoba, oczywiście o polubienia, wciśnijcie sobie też przycisk powiadomień, to będziecie dostawać wiadomości o tym, że jest nowy film. A propos nowego filmu, będzie to hol świąteczny, już się nie mogę doczekać, już przygotowuję dekoracje i mam przepiękne rzeczy, tak jak już mówiłam wcześniej, właśnie z lumpeksów. I powiem Wam, że też dużo nowych rzeczy z lumpeksów, pięknych gadżetów świątecznych, biżuteria będzie, będą jakieś rzeczy do domu, no i super, po prostu są super i przygotowuję też drugi program o tych rzeczach, które wcześniej kupiłam w lumpeksie właśnie na święta, takie dekoracje świąteczne, bo mam bardzo piękne dekoracje świąteczne z lumpeksów. Naprawdę, śliczne, śliczne i vintage i różne. Także to zobaczycie jeszcze w następnym świątecznym programie. No a tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam Was już za kilka dni na następny filmik. Cześć! Pozdrawiam, Wolkan.